Ile zajmie nam koszenie trawnika, który ma wyglądać idealnie? Odpowiedź jest prosta i brzmi 0 minut. 0 minut dziennie, 0 minut tygodniowo i 0 minut w trakcie całego roku. Jakim cudem? Już odpowiadam. Oczywiście odpowiedź jest prosta i brzmi robot koszący. I tak, wiem doskonale, co teraz powiecie. Barycki, to trzeba instalować, tam trzeba jakiś kabel wkopać, rabaty przeorać, nowy trawnik pociąć, a jak chcemy coś zmienić, to zabawa od początku, tak? Tak, ale nie. Nie w tym przypadku. Nie w tym przypadku, z którym ja mam do czynienia od kilku tygodni. Ten robot koszący, którego widzicie tu, tu i tu, może oczywiście działać z klasycznym przewodem, takim wkopanym albo położonym na ziemi, ale w tym ogrodzie nie został on zainstalowany. Skąd więc robot wie, jak ma jeździć? Od razu powiem, że nie porusza się tak jak robot sprzątający, czyli odbijając się od wszystkiego, licząc, że jakoś to będzie. Ten system jest dużo bardziej zaawansowany i dużo, dużo bardziej precyzyjny. I od razu, żebyśmy mieli porządek, ten robot koszący nazywa się Husqvarna 310e Nera, a system, z którego korzysta zamiast przewodu, nazywa się Husqvarna EPOS. Od strony technicznej mamy tutaj dwa główne elementy. Pierwszy to jest stacja referencyjna, drugi natomiast sam robot koszący. Po co taki zestaw? Po to, żeby uzyskać precyzję nawigacji i ustalania stref na poziomie naprawdę pojedynczych centymetrów. I każdy, kto na przykład biega z telefonem, wie, że taki zwykły GPS jak w telefonie może się łatwo pomylić i na przykład o szerokość drogi. A raczej byśmy nie chcieli, żeby robot koszący wjechał sobie z naszego podwórka do sąsiada, tam skosił kwiaty i pojechał dalej siać zniszczenie. W systemie Husqvarna EPOS takie rzeczy nie mają szans się wydarzyć, bo nie mamy tutaj do czynienia ze zwykłym systemem lokalizacji. Zamiast tego EPOS wykorzystuje tak zwany RTK, czyli kinematykę czasu rzeczywistego. I owszem, robot koszący łączy się z satelitami, pobiera dane lokalizacyjne, ale tutaj właśnie do gry wchodzi ta stacja referencyjna. Ona jest umieszczona w stałym, możliwie jak najwyższym miejscu, pobiera również dane lokalizacyjne i na ich podstawie generuje korekty, które przesyła do robota, żeby ten wiedział dokładnie, idealnie, gdzie się znajduje. I gdyby ktoś pytał, to tak, RTK można znać też z innych branż. On jest wykorzystywany na przykład w geodezji jako jeden z systemów, który zapewnia najwyższą precyzję pomiarów, a teraz może po prostu trafić do waszego ogrodu. A jak to działa w praktyce i do czego może się przydać, skoro tak, można sobie po prostu wkopać przewód? Niech jedną z odpowiedzi będzie właśnie ten ogród z przebitek. Przy jego zakładaniu został zainstalowany taki standardowy przewód, wliczając w to okolice drzew, które są na końcu tego ogrodu. Wszystko działało w porządku, dopóki drzewa były jeszcze małe, a potem nagle urosły i ten przewód, który był daleko od nich, nagle się okazał, że jest tuż przy nich i ten robot, który jeździ, ma z tym problemy, bo po prostu wjeżdża w drzewo. A robot testowy z systemem Husqvarna EPOS? Oczywiście, on nie był u mnie tak długo, żeby te drzewa jeszcze bardziej urosły, ale z takimi zmianami i tymi większymi też problemu nie ma. Chcemy coś przesadzić albo urosło większe niż planowaliśmy? Wyciągamy aplikację, zmieniamy rozmiar strefy, przesuwamy lokalizację wirtualnej granicy, zatwierdzamy zmiany i już, gotowe. Możemy posadzić nowe rośliny, zrobić podjazd, zbudować szopkę na narzędzie i o wszystkim tym poinformujemy robota w minutę albo dwie. Nie mówiąc już o tym, że nie ryzykujemy na przykład, że przyjedzie ekipa do ogrodu napowietrzyć trawnik albo coś tam zmienić i przednie przewód, a my potem będziemy szukać, gdzie w ogóle to przecięcie się znajduje. Możemy też bez problemu nie tylko tworzyć różne strefy na stałe, ale też tworzyć strefy tymczasowe. Przykład, robimy sobie w weekend grilla i nie chcemy, żeby robot koszący kręcił się między gośćmi, sięgamy po aplikację, tworzymy strefę, ustalamy, że ma do niej nie wjeżdżać. I to jest tyle. Robot z przewodem ograniczającym po prostu zostałby wtedy uziemiony w bazie, bo nikt nie będzie układał przewodu tylko pod weekendową imprezę. A tutaj po prostu działa jak trzeba. To samo można zresztą powiedzieć o samym robocie koszącym Husqvarna 310e Nera. Na testowym trawniku nie miał żadnych problemów ani z odnalezieniem siebie, ani stacji ładowania, ani z równomiernym koszeniem trawnika, ani z byciem obsługiwanym zdalnie z poziomu aplikacji. I to jest właśnie to wspomniane na początku 0 minut, które trzeba poświęcić na koszenie trawnika tak, żeby wyglądał idealnie. Okej, na początku musimy to wszystko zamontować, zmapować ogród, ustalić strefy, wysokość koszenia, tryby koszenia, ale to właściwie wszystko. I wszystko to, włącznie z tą wysokością koszenia, zrobimy z poziomu telefonu, z poziomu aplikacji Husqvarna. A reszta? Reszta dzieje się całkowicie automatycznie. Robot sam wykrywa na przykład wąskie przejścia i kosi je tak, żeby nie zostawić śladów.
Jeżeli system wykryje, że jest gorąco i nie padało, to będzie kosić krócej, żeby oszczędzić trawnik i też przy okazji oszczędzić siebie. Na mrozie nie będzie kosić, bo to zaszkodziłoby trawnikowi, a nie o to chodzi. Jeżeli chcemy, to możemy sobie całość połączyć z Alexą, Google Home albo IFTTT, żeby jeszcze skuteczniej cały proces zautomatyzować, albo obsługiwać go po prostu zdalnie. Najprzyjemniejszym dodatkiem chyba jest jednak tutaj inna funkcja, ona nie jest online, to jest funkcja EdgeCut, która faktycznie robi robotę i polega to na tym, że robot koszący wykrywa, że jest blisko krawędzi obszaru, który ma kosić i obraca się, wykorzystuje wtedy taką drugą, mniejszą tarczę koszącą i skuteczniej kosi trawę przy tych krawędziach. I tak to działa, widać jak robot pracuje i widać, że on nie kosi tą dużą częścią, nie niszcząc na przykład tego, co jest za granicą, tylko równo, ładnie przycina. I gdyby jeszcze tego było mało, to mimo tego, że to jest mega zaawansowane urządzenie, tego robota koszącego można spokojnie myć i od góry, i od dołu wężem ogrodowym. Miałem kiedyś robota, którego trzeba było czyścić ręcznie, musiałem go oddać potem po testach i naprawdę polecam jednak tą opcję kompatybilną z wężem. Nawet jednak, jeżeli pominiemy tego węża, to wszystko tutaj przede wszystkim działa tak jak trzeba. Instalujemy, niczego przy tym nie rozkopując i nie niszcząc, a potem niczym się nie przejmujemy. Wstajemy rano, wchodzimy do ogrodu, mamy idealnie skoszony trawnik, robot siedzi schowany w swojej stacji ładującej i czeka tam, aż zacznie działać harmonogram. Natomiast jeżeli pewnego poranka wpadniemy na pomysł, że o, tutaj na środku chcemy mieć basen, tutaj przydałby się jakiś schowek na narzędzia, tu jeszcze może jakaś rabata, cokolwiek, żaden problem. Robimy to, co sobie wymarzyliśmy, wyciągamy z kieszeni telefon, rysujemy w aplikacji nowe strefy, nowe granice, zapisujemy zmiany i tyle. Gotowe. Czyli tak, jak to powinno wyglądać.